Oho, dadliwi. O, jednak coś. 15. To jest spoko. Robi się coraz cieplej. Nie mogę się doczekać. You have flux. Your microphone is lagging! Ej, można kataną zrobić serduszko, czy nie? Chyba nie. Jakie plany na wakacje? W sumie nie mam, tak szczerze. W sumie nie mam planów na wakacje jakichś. Kurwa, to jest mega dobre pytanie, bo nie wiem. Mid or B? It's not A for sure. Nice, good job. Aha, mam jakąś odpaloną Reinę. Spike mid. Plan na wakacje to pracować? Nie no, to, że streamować będę w wakacje, to jest bardziej niż pewne. To jest ultra pewne, że ja będę streamować w wakacje. No to k***a, kto by nie streamował w wakacje, no. Ale na pewno gdzieś pojadę. Na pewno gdzieś pojadę. Ale nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie. No dawaj, dawaj, fix. Wierzę w cyby. I teraz wychylasz i go odpierasz. Żartowałem. Ja matura w tym roku i potem chillowa. Ja pierdolę. Nie wiem gdzie... A gdzie mogę polecić jakoś tak mega tanio? Na przykład na tydzień. Tak powiedzmy za dwa koła. Powiedzmy. Turcja, Chorwacja, Włochy, Budapeszt, Oslo. Do Warszawy to ja mam 1,5 godziny samochodem. O, kurwa mać. O! Nice, good job, Cypher. Do Ohio? Amazing. Ciotki, no ja wiesz, nie jestem fanem wsi. Po prostu nie mam czegoś na wsi. Albo mam, nie wiem. Ale nie, ja jestem ultra mieszczuchem, widzowie. Ja nigdy nie byłem na wsi dłużej niż dzień. I mówię to kompletnie szczerze. Nigdy nie byłem dłużej niż dzień na wsi. No cap, jestem ultra mieszczuchem. I nie uważam, że to było coś złego. Nasza gecko ma mega lagi. Do jaskiń jak patec? Nie, jakoś kurwa scenariusz uduszenia się w jakiejś kurwa jaskini. O, two of them. Kurwa, obiłem -454 on race. Malta gigatanie jest. Jak wygląda Malta? Pokaż Malta. Malta, gdzie jest Malta? Niedaleko nas. O kurwa, jak tu ładnie. Ej, Malta wygląda kurwa jak ten. Jak wpisujesz Malta, to jedyne co widać, to jest taka duża kablica, nazwijmy to. Ej, szczerze? Malta wygląda jak Watykan. Malta wygląda jak Watykan. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale to serio tak wygląda, kurwa. Malta wygląda jak Watykan. What is going on? Na pewno under. O, nice. Good job, Reina. Plaże. Nie no, plaże to ja mam olsztyńskie. Kurwa, co ty? Olsztyńskie mam, kurwa. U siebie mam, kurwa. Ty! Co to się tak szybko... Czemu to się tak szybko, kurwa, defuzowało? Znajdziesz bilety do krajów do 5000 km po 44 zł nawet? No powiedzmy... Ale... Mi się wydaje, że jakbym chciał teraz jechać tak naprawdę ultra tanio, to pewnie powinienem w tej chwili już gdzieś lecieć, co nie? Bo mi się wydaje, że chyba ten okres przed wakacjami, w sensie teraz, jest chyba tani i też świąteczny jest tani. Znaczy taki kurwa, tam październik chyba też jest tani. Takie w sensie kraje stricte turystyczne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy kwiecień i maj? No, coś tego typu, że jakbym teraz chciał lecieć, to w kwietniu jakbym chciał tak tanio. Tam jakiś ziomek ostatnio na TikToku mówił, że zapłacił chyba około 4800 zł za tydzień w Nowym Jorku. Tylko, że leciał niedawno. Blink and they'll catch up. Stay alert. Że za loty czy z nocy? Że za wszystko. Właśnie nie wiem jak on to zrobił. Ale mówił, że za wszystko. Za 4800 zł zapłacił. Ale to ja nie wiem. Nie wiem jakie miał. Nie wiem, bo jakby nie mówił jakie miał noclegi, tylko tak rzucił bardzo ogólnikowo, że tam na jedzenie wydałem 100 ileś tam dolarów. Za coś tam wydałem tyle. Jakby tak. Za transport dałem 22 dolary. I tak mega ogólnikowo. Musiałem znaleźć tego TikToka, ale chyba mam go polubionego nawet. Ale też się właśnie trochę zdziwiłem, że tak tanio. Bo ja zawsze zakładałem, nie wiem czy dobrze zakładałem, ale zawsze zakładałem, że jak jakiś
że jak jakieś Stany albo Tokio, to tak kurwa z 20 kloka trzeba odłożyć, może nawet więcej. Mi się wydaje, że w Stanach jest mega drogie Airbnb. Stage low. Kylo. Spike here on me. Bodzie z Patecem nagrali film chyba, że za 50 albo 100 zł do Szwecji. W sumie spoko, tylko... Ja uważam tak, jeżeli mógłbym oszczędzić na transporcie, to bym to zrobił, ale na reszcie rzeczy szczerze mówiąc nie chciałbym oszczędzać. W sensie, już wam mówię co mam na myśli. Ja osobiście nie chciałbym lecieć do jakiegoś Tokio, czy do jakiegoś Nowego Jorku, czy gdzie kurwakolwiek, żeby tam oszczędzać na każdym groszu, na każdej rzeczy, bo ja lecę tam po to, żeby się, no wiesz, żeby się kurwa nacieszyć pobytem, nie? I pokorzystać z jakby dobrobytów lokalnych, kurwa, tych, wiesz o co chodzi, nie? Minus 120 on race. Jaka komenda obserwuje? Wykrzyknij full uwagę. Kurwa, czterech typa żyje. Nie wiem czy on to klaczem, powątpiewam. Ale nie wiem czy followage chyba też jest tylko na offstreamku. Mogę się mylić. Ta, tylko na offstreamku. Jak już jedna osoba napisała, no to już widzę, że tylko na offstreamie. Jesz tam, żeby rozjebać całą kaskę? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. W sensie, no, tak jak mówię... Jakbym mógł na przykład oszczędzić na transporcie, to bym to zrobił. Ale... Nie oszczędzałem na jakichś takich no, przyjemnościach typu, nie? Znaczy, nie jakieś tam pamiątki czy coś, no to bym nie kupił... Oczywiście nie kupiłbym jakiegoś mega gówna, żeby tylko, wiesz, wydać hajs. Ale też uważam, że nie ma co się... oszczędzać. I osobiście, na przykład jakbym leciał do Nowego Jorku, mega chciałem kiedyś odwiedzić sklep B&H. To jest taki sklep dla fotograficznych świrów. Tam macie, wiecie, kamery, kurwa. Wszystko co jest, wiecie, z tych akcesoriów jakichś tam, nie wiem, na przykład przystawki, żeby przyczepić aparat do samochodu, czy tam do szyb. Jakieś, nie wiem, zajebiste trójnogi, w chuj obiektywów, jakieś w chuj rzeczy. W chuj rzeczy. No taki mówię, taki kurwa raj dla świrów fotograficznych i kinematograficznych. Czy byłem w Ostruda? W Ostrudzie jak już odmieniaj, kurwa, ile ty masz lat? 6? Byłeś w Ostruda? A ja, kiedyś. A koska, no pajaka zajebista. 13. A, tu jest. Na szczęście regulamin się nie banuje. Something mid. Aha, on opuścił to tylko po to, żeby to rozjebać. You know you can open it. Kurwa, zjebałem. Bo już kurwa brałem kamerę do dołu, żeby zrobić skok na tą skrzynkę, ale moi teammate ugrają. Mam mieć 12 lat. Na 2 tygodnie do Kanady. No sobie wychodził 12 koła. Kurwa, ale to w jakimś mega pojebanym okresie chyba. Bo na przykład w okresie wakacyjnym loty do Nowego Jorku są w okolicach 5400 zł, kurwa. A jak nie ma okresu wakacyjnego, to można znaleźć o wiele taniej. Tam chyba ostatnio patrzyłem, to były chyba po 2200. To jest mega duża różnica, to jest kurwa 3000 zł. Będzie Apex? Na. Life is life. No. O kurwa. Something A. Race A for sure. Kurwa, to jest takie duże. To nie powinno być takie duże. Nice, good job. Ale kurwa, ładnie pierdolił tego shota. O, taki do sprawdzenia Vine'a. Z tą linią jak coś, widzowie line-up. Czyli z tą. Minus A, DK. They on A, both A. Both 3. Czy walą? Znaczy nie wiem, no porównujesz dwie różne rzeczy, tak szczerze. Porównujesz dwie różne gry. Jeżeli chodzi o grę, w której bardziej się staram, Valorant. Jeżeli chodzi o grę, z której mam więcej przyjemności, obie.
Obie. Obie. Ej, bo mam koleżankę i chcę zaruchać i czuję, że jestem blisko. Ale to... Kurwa... Nie możesz myśleć kutasem, wariacie. Nie możesz myśleć kutasem. Jaką rangę? Can I get a drop? Can you buy me? Thanks. Thank you so much. No problem. Fire in the hole! That's all you. Okay. Nope. Out of charges. Minus 85. Są w chuj pobijani, wszyscy, wszyscy kurwa są pobijani mega. Oj chuj, w dupę. Aj, aj, aj. No to co, ja się rozkładam w fotelu i błagam, żeby moja... O! Nie! Seconds left. Weź sobie. Spike planted. Jaki smak duszków? Oryginal. There. Czy to prawda, że wszyscy wysocy i budzi mają wielkie chuje? Nie wiem, nigdy nie brałem żadnego chuja, to nie wiem. Ale ten. Ja też ostatnio dużo takich jem. Check. Charges. Check. Brakes. Nowhere in sight. Ja ostatnio jestem mega uzależniony od pinglesów. Dobre są w chuj. Dobre są duszki. Duszki są zajebiste. Kumasz, że więcej osób ogląda śpiącego Kubiksa niż ciebie? No dobra, ale Kubiks się skurwi za 700 subów przedłuża streama kurwa o miesiąc i musi streamować miesiąc dłużej. A ja 700 subów to robię tak o. I widzowie piszą tak, kacę mi sobie koksem jesteś. Nie muszę zmuszać widza, żeby mi suba dawał. Dajcie mi suba, to będę streamował. Padamy chyba, co? Aha, nawet ich nie ma kurwa. Kurwa, co on? No. No. Co ty mówisz? No ja tak traktuję przedłużane w sumie. To jest coś na zasadzie boxdela. To jest coś na zasadzie boxdela. Jak dobijecie 7000 łapek w górę, to wypuszczę ten film jeszcze dzisiaj o 15. Znaczy, a i Deltiego, bo to jeszcze Delti tak robił chyba. Nie, Boxdel już tak robił. Boxdel tak robił. Kurwa, przecież z homunculusem tak robił box deal. Było, czy zrobię przedłużonego? Nie. Nie zrobię przedłużonego, bo dla mnie streamy przedłużane są mega bez sensu. Dla mnie streamy przedłużane są mega bez sensu, bo ja streamuję z pasji i z przyjemności i ze szczęścia, bo to jest moje hobby. A jak ja bym kurwa siedział i bym się zmuszał do streamowania, będę mówił: ja pierdolę, znowu wysłali mi pieniądze. Muszę kurwa siedzieć i gadać do monitora, to ja bym mega stracił zajawę ze streamowania, a to nie o to chodzi. A to nie o to chodzi, ja streamuję, bo to moje hobby i jestem szczęśliwy jak mam kontakt z wami, czy jak sobie po prostu fajnie siedzimy i gadamy i ja mówię haha lol xd, wy mówicie haha lol xd. Jest fajnie, a dla mnie przedłużane... kurwa, no może są streamerzy, którzy czerpią z tego przyjemność, ale ja osobiście bym nie czerpał.
To więc to zależy od ludzia, nie? Zależy od ludzia. Wiesz co chodzi? 2-4H? 2-4H robiłem. Już parę razy. Ja robiłem parę razy. Parę razy robiłem 2-4H. Też robiłem 2-8H. I'll flash for you one second. Bo to był stream. O, oh, shit. Bo to był stream 100 tysięcy sekund z okazji 100 tysięcy follow. Nie. Ja na przykład mam giga przyjemność dwa razy do roku, ale że przedłużany czy 2-4H? No to też ważna sprawa. Bo ja na przykład przedłużonego bym nie potrafił, chuj. W sensie, bo bym się zmuszał, nie? Po prostu doszłoby do takiego momentu, żebym się zmuszał. A to dla mnie nie jest jakiś łomega. Nic. Muszę mieć do końca, ale tam kurwa godzinka. Przedłużane. Kurwa, to podziwiam tak szczerze. Spike planted. To podziwiam tak szczerze. Bo ja to bym się kurwa wypalił w instant praktycznie. What? I don't see. Cover going out. Bo ja jednak tak, a to wieczorkiem sobie usiądę z Oliwią i chcę jednak z nią spędzić czas trochę, a to nie wiem, z ziomkami sobie pójdę dzisiaj do kina i tak dalej. A mi się wydaje, że jak masz przedłużany, to musisz mega jakby... Musisz mega na jakiś okres czasu, musisz mega jakby się w pewnym sensie pozbawić życia towarzyskiego, nazwijmy to w pewnym sensie. Takie odnoszę wrażenie, że na przykład, nie wiem, ziomki do ciebie mówią: idziesz do kina? Sorry, bo mam przedłużany, muszę się iść na streamie, a potem muszę spać na kamerze. Na Kajsinata? No tak, ale to inaczej wygląda, jak zapraszasz, wiesz, ludzi, bo u niego akurat było praktycznie każdego dnia był ktoś inny, nie? Wiesz, o co chodzi. A ja tutaj mówię o na przykład osobie w relacji, w związku i też, wiesz, na przykład... You should run. Ja na przykład Oliwii nie pokazuję nigdzie na streamach i tak dalej, i tak dalej. Ona też nie chce pokazywać swojego wizerunku, więc to też jest inaczej. Wiesz, o co chodzi. Spike down, B. Że w negatywnym znaczeniu? No to zależy od człowieka. One side. Brat miał dużo języków do wyboru, wybrał język faktów. Dziękuję bardzo za piętala. O kurwa! Myślałem, że to się odbije. We got spike here. Tak zdala? Nie, no nie. Last round in the half. Spend those threads before we lose them. Był Valorant z Iwią w nocy. No. A nie mógłbym tego robić. Nie mógłbym tego robić na Twitchu, bo oglądam rzeczy, wiesz. Żebym dostał po prostu banicję za retransmisję, kurwa, wiesz, DMCA. O, DMCA bym dostał, o, może tak. Plus ja też nie jestem, ja też nie jestem streamerem takim też stricte gamingowym, tak? Ostatnio sobie tam pogrywamy w Ligusie czy Valoranta, ale jakby... Jakby nie, no, ja nie jestem stricte gamer, jakby wiesz, o co chodzi. Na pewno z gierek to se co? Opierdolę Resident Evil 4 z przyjemnością, ale to dlatego, że wszystkie Residenty ogrywam na streamie, bo jest to taka, nazwijmy to, tradycja streamowa. Bo jak ja zaczynałem streamować, to ogrywałem na przykład Residenta 2 czy 3. Ale tak, no to ja jestem bardziej just chattingowy. A jestem pewien, że po takich na przykład 48 godzinach streama, to by mi się skończył content do oglądania. Mi się skończył content. Czy będzie The Last of Us Part 1? Gra wychodzi chyba 23 marca na peceta. Ale nie, nie będzie. Bo ograłem The Last of Us Part 1 chyba drugi raz. Ograłem kurwa miesiąc temu, półtorej miesiąca temu. A przedwczoraj skończyłem The Last of Us Part 2. I szczerze, mega brak, nie, w ogóle mnie nie satysfakcjonował ending tej gry, tak szczerze. Ta gra się tak po prostu skończyła i powiedziała papa, i ja powiedziałem tak, aha. Jakby ten ending się skończył, w sensie gra się skończyła, i ja miałem tak, i tak huch. No i tak huch. Ocena serialu. Muszę obejrzeć ostatni odcinek. Został mi ostatni odcinek serialu. Jak go obejrzę, to ci powiem, ok?
bo nie chcę oceniać całego serialu, jak go jeszcze nie skończyłem. Ja nie lubię oceniać rzeczy, dopóki się z nimi nie zapowiedziałem. Nie zapoznałem, przepraszam. Nie to słowo. Mi został ostatni tylko ten no ending po prostu. A na pewno tak, na plusy tego serialu uważam jest to, że te odcinki, jakby cały serial overall, mega zajebiście się scenarzyści bawili jakby materiałem źródłowym, czyli grą. Ty kurwa, wiedziałem, że tam stoisz. Materiałem źródłowym, czyli grą. Już wam tłumaczę dlaczego. Gdyby sezon pierwszy serialu był identyczny co pierwsza część gry, to po prostu ten serial byłby ultra kurwa nudny. Bo wy byście powiedzieli tak, ale ja wiem, co się stanie za 3 minuty. I to byłoby mega nudne i przewidywalne, a tak to oni tam żonglują zdarzeniami, czy lokacjami, czy postaciami i no fajnie to wygląda. Ja uważam, że spoko. Pedro Pascal genialny. Ja dalej, moim zdaniem, gra aktorska tej Bella Ramsey, grą aktorską w chuj nadrabia, ale dalej mi nie pasuje od strony wizualnej. Dalej mi nie pasuje ona od strony wizualnej trochę. No bo tak. No i tyle, no po prostu. Nic więcej powiedzieć nie mogę. Po prostu nie pasuje mi delikatnie od strony wizualnej ta aktorka, jeżeli chodzi o postać Ellie, bo po prostu ogrywałem obie części gry praktycznie niedawno i wiesz, o co chodzi. I po prostu tak się przyzwyczaiłem do postaci w grze, że jest lekki problem. Rozumiesz, o co chodzi? Że jest lekki problem po prostu. Ale no cóż, no. Można obejrzeć serial, jak się nie grało w gierkę? Tak. Właśnie z tego powodu, który głównie podałem, czyli żonglerka scenarzystem. Żonglerka scenarzystów scenariuszem. O. Kod jakosik. Kod kto i w czym? Wekenaj. Nikt i tak tego nie zrobi. Mega mnie bawią tacy delusional ludzie, którzy chodzą po różnych Twitch czatach i myślą, że widzowie... Ja pierdolę, od razu wszyscy widzowie mówią tak, muszę kurwa użyć kodu na jakiejś stronie. Nikt kurwa tego nie zrobi, mordo. Jedyne co robisz, to zrażasz do siebie widzów i streamera. To jest jedyne co robisz. To jest tak jakbyś chodził po Twitchu, byś mówił: cześć widzowie, dacie mi follow? Brakuje mi 4 follow do 50. Dosłownie. To jest, wiesz na co to jest sposób? Na kurwa dostanie bana na większości Twitch chatów. To jest jedyny sposób, kurwa. Znaczy sposób na coś, bo reklama jest to ultra chujowa i mierna i straszna. Ba! Nawet powiedziałbym, że to jest antyreklama. Kurwa! -78. Była ostatnio taka, nawet mogę rzucić takim przykładem dosłownie chyba z tego tygodnia jeszcze. Z tego? Jaki mamy dzisiaj dzień? Poniedziałek. Wtorek. Nie mogę. Ale z zeszłego tygodnia był taki przykład. Siedziałem sobie u Wysockiego chyba, tak, u Wysockiego na streamie i wbił jakiś ziomeczek z pytaniem, czy widzowie dobiliby mu, kurwa, widzowie w sensie Wysa, dobiliby mu 150, kurwa, follow na Twitchu. No i zapewne się domyślacie, co się stało. Zapewne się domyślacie, co się stało. Widzowie weszli, zaczęli napierdalać jakieś pasty z Among Usami, z Kutasami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zapisali mu, że jest lamusem. No wiecie, o co chodzi jakby, nie? Że tak w dużym skrócie chłop miał taki spam, że się spakał i włączył subscriber mode, nie? Płaka tabelę. No masz tą tabelę, masz. Lepiej kawę wypić w domu czy na mieście? W domu. W domu. Skraca bombocik. Nasi idą midem, to? O kurwa. Są to bez zło. Myślisz, że ten granat coś odbił? Nie bij! Kurwa! Minus 128, ok, Killjoy. Kurwa!
Dostała raz w głowę, trzy razy w body i raz w stopę. Kurwa mać. Ale ona też strzelała ze spektra. Suć. Ajajaj. Robieniem ekspresu tak ręcznie i strasznie polecam. A to nie, to na Warszawie czy w Frankfurcie nie wiem. Nie wiem, czy będę grał jak wyjdzie Source 2. Zagram pewnie z dwie gry i powiem papa. Bo ja nigdy nie byłem fanem CS-a jakimś wielkim. Bardziej byłem fanem jakby oglądania CS-a i grania na jakichś tam Hellcase'ach i tak dalej, niż samego grania w CS-a. Jedyne w sumie co lubiłem na CS-ie to był Wingman. Lubiłem wingmaniki w sumie ewentualnie napierdalać, to muszę przyznać. Wingmany były fajne, ale jakby matchmakingów nie grałem praktycznie w ogóle. Ja pierdolę przez ten granat. 1 kwietnia premiera? 1 kwietnia na pewno będzie premiera... 1 kwietnia na pewno będzie premiera... Czego? Crab Champions. Właśnie kupiłem skarpetki za 100. Mam nadzieję, że skarpetki Pablo Sabre. Jak już skarpeteczki to Pablo Sabre. Szyte przez dzieci z Bangladesu. Czy dodam dodanie do znajomych w Valorancie za punkt oglądania? Nie. Taki sześciopak? A to sześciopak to inna sprawa. Nie, bo jakby główne słowo. Znajomi. Ja mam w znajomych w Valorancie tylko znajomych, ludzi, z którymi gram. Rozumiesz? Ja jakby nie chcę mieć całej tony ludzi, których nie znam i nawet pewnie nigdy nie grałem, bo najczęściej jest tak, żebym dodał jakiegoś człowieka i bym nawet nigdy z nim gry nie zagrał. To bez sensu według mnie jest, ultra bez sensu. Tak samo moim zdaniem, ja nie rozumiem subskrybowania 15 milionów kanałów na YouTubie albo na gdzieś tam. Wiesz o co chodzi. Śmieć. Tu onej. Free. Even free, yeah. Widziałeś. Mega nie rozumiem po co subskrybować, tam followować tyle kont, jak i tak nic nie oglądasz jakby. I tak oglądasz jeden czy dwa czy trzy kanały jakby, wiesz o co chodzi. Ja na YouTubie obserwuję 50 chyba kanałów tylko. I ja oglądam tak, Casey'ego Neistata, T-Volta, Ziemniaka, Marcus Brownlee i to jest w sumie chyba tyle. Jakoś nie jakoś tak mega dużo, nie ten. Kogo? Kacpra Pitale też sobie oglądam. Bungie, Andre Traveler 2020, Epos Vox, Japchan, Klocuk, Kuba Klawiter, Lewus, Mega, Make Art Now, Mateusz Fischer, Michael Reeves, Michel Szoty, Nathan, Patec, Wariatec, Peter McKinnon, PewDiePie, Promet, Quas 9, SBM Label, Side Talk Studio, T-Volt, Trip Hunter, TV Gry Plus, Unbox Therapy, Vibe Talk, Video Game Dunki, Willy Extreme, Xayo, XQC, Ziemniak, Święty Base. To są kanały, które oglądam i obserwuję na YouTubie. Xayo na przykład nic nie uploaduje, więc sobie siedzi po prostu na liście. Czekaj, się drapać. O. No. Wyjściu. Tak, byłem przejazdem, byłem, cicho. Ale jestem ścierą jebaną! Ale jestem kurwa z gówna, że to nie weszło. W sensie kurwa, no mega zjebałem. Czy będzie Eurotraczek? Kurwa, będzie Eurotraczek, ale jak przyjedziesz mi do domu i wszystkie bluzy i ciuchy, które leżą przy szafie, poukładasz za mnie, ok? Jak poukładasz za mnie i wyciągniesz kierownicę z szafy, to wtedy zagram. I to tyle. Tak samo ja na Twitchu też nie obserwuję jakoś za dużo kanałów. Bo ja i tak w wolnym czasie... W sumie na Twitchu oglądam i tak chyba tylko Gusia, kurwa.
You want all this, right? I think there's 3A. Kurwa, opa ma, watch out operator mid. Na IG obserwować dwa koła ludzi. No ja, no ja już ci mówię, ja na Instagramie obserwuję... Czemu Gucia? Bo Gucia jest totalnym koksem. Ja na Instagramie obserwuję 151 osób. Moją dziewczynę, dziewczynę Multiego, Zuzę, mojego zioma Dawida, mojego menadżera, moją agencję, Slayprox, Gumi, Ślewus, Ortiz, Kejoj, Jasmine z Twitcha, Azon, Bandura, Adamcy, Luki, Steve, Made in WWA, Mork, Mielski, Kaleson, Popo, Ziomek ze szkoły, Wysocki, Ganga Muro, Natutowy, Senekofobia, ATZ, Święty Base, Łukasz Sałata, to jest ten, co odpadł z twojej 5 minut, co zajebał, kurwa, tą Mater FML, Ziomek z klasy, Maelin, Mr. Ginold, Gucio, Taco Hemingway, Fallfish, Savardenga, no bo to jakie kurwa, ten... Mokry Suchar, Shini Waifu, Ksajo, Nawcia, Ketchup, Mergani, Apchan, Peciu, Chaos Gone Global, Szabla Paweł, Paris Platynow, jeden taki profil artystyczny, o co chodzi, profil z tatuażami, Zuzę dziewczynę, Przemka Pro, ja coś Choda, Kremsuła, Ripson, Zoni, Pago z Jelakami, 2020, to znowu oni, Isaac Life, Szesu, Chivas, Multi, Yangigi, Kasix, Casey Neistat, no to tak mniej więcej tyle. Kurwa, sorry, czytałem subów i nie słyszałem gry. Znaczy, moje suby, moje followy, może tak. Zerwał? No zerwali, no ale tak powiedziałem, bo wtedy byście połączyli kropki, nie? Hej! No. O ja pierdolę, chciałem ulta odpalić. Vandal czy Phantom? Ostatnio więcej gram Vandalem, tak szczerze. Ja pierdolę. O kurwa nie. Nie, operator mid, minus 33. Kurwa, zjebałem troszkę. Ale nie wiem, w sumie, co jest lepszy, Vandal czy Phantom? No kurwa, nic mi nie sprawia takiej przyjemności jak zajebanie pestki z Vandala, nie? Ryż po prostu pum i kurwa chłopa nie ma. Ale no są, kurwa, są takie momenty, że Phantom bardziej mi sprawia przyjemność, więc to chyba zależy od, może nie wiem, od dnia, od humoru, od okresu, kurwa, od czasu. Bo okresu ja nie mam jak coś. Nie wiem, w sumie. Wszystko zależy. Phantom na blisko, nie no to na blisko, to wiadomo, że Phantom, no. Jak z Phantoma oponentowi zajebiesz banie, on stoi, mówi tak, elo, elo, jeszcze się odwraca i ci wali pestkę i ty padasz, no to jest w ogóle super. jak on ci wali w czerep i jest super. Siema Xenaxu 197, dostałem jakieś powiadomienie, skąd? Na maila. Aha. Jak znowu ten chuj z operatorem mi się wychyli, to go kurwa zamorduję. A kurwa, co ona tak blisko? Siema Pietrek. Co ona tak blisko robiła? Ale gówno. Co ona robiła tak blisko? O kurwa. Spike down mid. O kurwa. Mam wiara, mam. Została. Ale kurwa, dlaczego akurat w tym miejscu? To normalny tam staje. O tak bym zapytał. Kto normalny tam staje? Ja mówię, huch. Kurwa, dalej nie mam gloda. Pierdolę. Czy będzie z Beat Sabera? Kurwa. Były z Beat Sabera, ale z Beat Saberem problem jest taki, bo Beat Saber jest fajny, jak jest Song Request. A kurwa, mi się tak nie chce pierdolić z instalacją tych jebanych modów.
Bo to z modami jest największy problem i moimi streamami z VR, bo ja najwięcej grałem w Beat Sabera, bo jestem mega koksem w tą grę. Ale kurwa. Zanim jakby ja wgram te wszystkie mody, to się kurwa zżygam, nie? O ja pierdolę. Źle się rzuciło, haha. Reloading. Czy w Valorancie? Nie, zobaczymy w sumie. Na pewno ten ziomek, co odpadł twoje 5 minut. Kurwa, minus 74! Dodał nowy odcinek ten chłop, co tam w Stanach mieszkał, także to na pewno chciałem obejrzeć. Jakie skin do Vandala? River, Oni, jakiś tam z Battle Passa. Ten taki kosmiczny astronauta, jakby taki biały. Jeszcze to kurwa pewnie coś się znajdzie. Jaki polecasz mikrofon do 150 zł? Nie wiem. Nie polecam żadnego. Kosmiczny astronauta, taki biały, no nie wiem jak on się nazywa. Taki po prostu biały. Nie wiem, wydaje mi się, że do 150 zł, kurwa, no może być ciężkawo. Nie wiem, co byś musiał. Nie wiem, bo ja na przykład zawsze z takich budżetowych to polecam Novoxa, ale on tam kosztuje razem z ramieniem mikrofonowym i pop filtrem, tylko tam koło 300 zł chyba kosztuje. O kurwa. Can you ult A? Can you ult A? To usłyszałem, o kurwa, one under. To usłyszałem, mówię, huch. On kosztuje 500 zł. Novox NC1? Nie Ion. Novox NC1 nie kosztuje kurwa 500. On jakby sam kosztuje z 200. Ale ja mówię o takim pakiecie, bo najczęściej ludzie kupują na Allegro, jest mnóstwo takich pakietów po prostu. Że macie Novoxa, popfiltr, ramy mikrofonowe i jeszcze chyba jakiś tam taki dłuższy kabel. Jakiś taki, no taki to po prostu dojebany pakiet. O kurwa, nas rozjebali. No to co? Kurwa, Race Report GG, kurwa, chop ma 6.17, zamknij pizdę, ciesiu. No to takie pakiety tam są około 300 chyba 20 zł. Coś ten deseń. Co powiem o swoim ramieniu z Regato? Jest mega fajne. I nie skrzypi kurwa po... Nie wiem ile ja z niego korzystam. Z rok ponad kurwa? Nie wiem, w chuj długo korzystam z tego ramienia. Jest... Nie mam żadnego problemu z tymi ramieniami od Regato. Mega zajebiste są.